Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałem zadać pytanie uzupełniające to, o czym mówił pan poseł Olejniczak, ponieważ w 2001 roku przyjęto już ustawę o regulacji rynku cukru, zmodernizowano ją i w 2004 roku zdecydowano, że ma być przeprowadzona prywatyzacja plantatorsko-pracownicza. W trakcie tej kadencji trzecie już podejście jest do prywatyzacji tej spółki. Pierwsze, pamiętam, że rok temu Komisja Rolnictwa przyjęła decyderat, którym żądała od ministra zaniechania prywatyzacji, ponieważ prywatyzacja miała być dokonana przez osoby podstawione. Druga prywatyzacja, propozycja też nie udała się. I mamy trzeci wariant, gdzie znowu nie może dojść do porozumienia między plantatorami, pracownikami, a rządem, ponieważ rząd stawia zbyt trudne warunki. Rzeczywiście pytanie do pana ministra jest zasadne. Czy rząd rzeczywiście chce sprywatyzować spółkę na rzecz plantatorów i pracowników, czy tylko markuje swoje działania? Dziękuję bardzo, panie pośle.